Cześć, dzisiaj pokażę event Yield Guild. Rozpoczął się nowy sezon, gdzie można zdobywać nagrody od nich. Przedtem to były tokeny, teraz się dostaje jakieś punkty, które jeszcze nie wiem, jak będą wymieniane, ale będę wrzucał info, jak coś się wyjaśni. Zaczynamy od tego, żeby wejść na ich stronę, założyć konto lub się zalogować, jak już wcześniej korzystaliście. Ja na przykład się walletem łączę. I jeśli jesteście nowi, to ważne jest, żeby dodać Discorda, bo on jest potrzebny do questów. Gdy już dodamy Discorda, to przez stronę główną możemy wejść na sezon 5 i tu mamy questy z pikseli. Są to oczywiście też inne gry, jeśli w nie gracie, to zachęcam do robienia. Pierwszy quest to jest posiadanie łącznie 100 leveli w grze. I drugi quest to jest posiadanie łącznie 50 leveli w grze, więc jeśli macie 100 leveli, to obydwa możecie zrobić. Aby sprawdzić to, to najprościej jest na Pixel Tips wejść, swój nick wpisać tutaj w wyszukiwarce i macie pokazany łączną ilość leveli, jaką macie. Wtedy robicie tego screena, tam gdzie widać wasz nick, widać wasz level i udostępniacie to tweetem. Tak jak tu jest napisane, z tymi tagami. I jak to udostępnicie na Twitterze, to wtedy formę wysyłacie. Żeby to zrobić, klikamy Start Questa. Otwieramy ją. Ja tu nie będę tego otwierał, bo udostępnię wtedy maila wam. Nie chcę się tego cenzurować. Dacie radę ją wypełnić na pewno. I wklejacie tam link do Twittera, gdzie udostępniliście tego screena z hashtagami. Kolejny quest to jest uczestniczenie w afterparty. Chodzi o to, żeby sobie zrobić screena z waszym nickiem, jak będzie impreza JGG. Będzie ona 17 maja. Pewnie jeszcze będą informować, gdzie to będzie. Ostatni quest jest tylko dla osób z petami, bo chodzi o to, żeby nabić 15 dni streaka karmienia, przynajmniej. Zrobić tak samo jak w pierwszych dwóch questach screena tego i udostępnić z odpowiednimi hashtagami na Twitterze i wtedy wysłać im linka do tweeta w tej formie. Na peta jak się ma, no to wystarczy nacisnąć na niego i tutaj widzicie. W razie czego będę informował na Twitterze na pewno o jakichś zmianach. I jak będę wiedział, co z tymi tokenami można robić, to też poinformuję. Na pewno też jak będzie koniec sezonu, to udostępnię film, jak odbieram te nagrody. Miłej gry. Hej.